doszedł jeszcze jeden napastnik. Wydawało się, że w tym czworokącie między wami, Sebastianem Szymańskim, między Karolem i Arkiem, będzie więcej jeszcze sytuacji, będziemy jeszcze groźniejsi. Tymczasem w tej pierwszej połowie zabrakło takich sytuacji, jak później po zmianie stron, a też niestety kolejne wrzutki Mołdawian okazywały się niezwykle groźne. Skąd taka niedokładność i nerwowość w tej pierwszej odsłonie? Ciężko powiedzieć. Na pewno weszliśmy w to spotkanie źle, za bardzo nerwowo. Graliśmy tutaj na swoim stadionie, przy swoich kibicach, także nie wiem skąd ta niepewność się pojawiła i musieliśmy dostać gonga, żeby gdzieś później się przebudzić, a i tak wiadomo, mecz trwa 90 minut, nawet z doliczonym czasem gry troszkę więcej, także na pewno jeżeli nawet dostajesz gola, to i tak masz wystarczająco dużo minut, żeby ten rezultat później naprawić, no ale niestety były sytuacje, brakowało skuteczności w niektórych sytuacjach, lepszego zagrania i tutaj w tej chwili problem. Powiedziałeś, dostaliśmy gonga, którego już w tych eliminacjach. To, co też podkreślają nawet obserwatorzy gdzieś z boku, z innych państw. Ta reprezentacja ma taką sumę talentu, indywidualności, ogrania w ważnych drużynach, no, że jednak tego typu spotkania, nawet przegrywając na początku 0-1, powinna odwracać. To samo powiedziałem, no właśnie mamy tyle jakości, nawet jeśli dostaniesz gola, później masz wystarczająco dużo czasu, żeby wyrównać, a później strzelić gola na wagę 3 punktów. Także tutaj można mówić o jakości, o tym, ilu mamy super zawodników, jak dobrze gramy w klubach, no ale w reprezentacji ostatnie czasy no to są bardzo ciężkie i te eliminacje to pokazują, że nawet jeśli inne drużyny pomogły, tak jak Albania w tamtym poprzednim meczu, no to my z tego nie korzystamy i sobie sami kopiemy dołki. Także tutaj trzeba będzie przyjechać na następne zgrupowanie, wygrać mecz, później liczyć na to, że Czesi się potkną, no ale może będą te baraże, także wierzymy w to, że pojedziemy na Euro, no ale tutaj nie można tylko gadać o jakości, o tym, jacy dobrzy jesteśmy w klubach, tylko jak się przyjeżdża na reprezentację, żeby tworzyć też drużynę i skleić to wszystko, bo jest z czego. 20 strzałów w tym spotkaniu, 7-1 w celnych. Zabrakło tej determinacji w wykończeniu, w ostatnim dotknięciu? Ostatnie podanie plus strzał, no to przy tym, że 20 strzałów oddajemy, no to coś musi być nie tak, jak strzelamy jednego gola. I tutaj myślę, że jeszcze z 5-6 strzałów można było spokojnie oddać przy tym, gdzie to podanie decydujące byłoby lepsze, nie? Także tutaj coś tam kreowaliśmy, no ale tylko jeden gol. Michał Probierz, panie selekcjonerze, powiem tak. Nie chcę się w żaden sposób czepiać, bo miał pan bardzo mało czasu i właściwie żadnej jednostki treningowej, żeby to przygotować. Czego dzisiaj tak na gorąco zabrakło? Bo patrząc na statystyki, 20 strzałów, 7 celnych, oni tylko jeden fakt, stały fragment gry wpadło. No uczulaliśmy przed meczem na stałe fragmenty gry i na kontrataki. To rozmawialiśmy na ten temat. Po stałym fragmencie gry straciliśmy bramkę. Zabrakło skuteczności, to jest dzisiaj najistotniejsze. Źle weszliśmy w mecz i to widać było, nie wiem skąd, spowodowaną tak dużą nerwowość u zawodników, że nie potrafiliśmy tej piłki od tyłu zagrać, nie potrafiliśmy płynnie się utrzymać i przy tej agresywności, która od samego początku była w zespole Mołdawii, to nam zabrakło i tego spokoju w wykończeniu później. Gdzieś tam mieliśmy w tej, nawet przy 0-0 mieliśmy kilka sytuacji, nie mówiąc już o sytuacjach przy 1-1, ale zabrakło nam takiego momentu, żeby oddać strzał z dalszej dystansu, żeby rozszerzyć to trochę. Później już za dużo było tych takich dośrodkowań z boku i takich momentów, ale też trzeba pochwalić, no bo Kamil dał dobrą zmianę, mógł jeszcze to zmienić tutaj oblicze i szkoda tej kilku takich drobnych niuansów, które nam zabrakło po prostu do tego, żeby to spotkanie wygrać i mieć dalej wszystko w swoich rękach. To tak zapytam od razu o Kamila, bo patrząc na tą drugą połowę, miałem wrażenie, że może się mylę, że to jest zawodnik, który powinien wejść pierwszy. Po pierwsze zna ten stadion, po drugie jest bardzo doświadczony, po drugie rzeczywiście po tych 2-3 zagraniach widzieliśmy, ile jakości panu dał. Mam wrażenie, że młodzi dzisiaj bez doświadczenia tego nie udźwignęli. No nie do końca, bo to trzeba też pamiętać, że tutaj prym dzisiaj powinni też wieść zawodnicy, którzy
I grali, ale to też te eliminacje to jest też trochę cierpienia i nawróciliśmy tutaj do żywych i chcieliśmy ten. I na pewno jedno muszę pochwalić, bo determinacją, z jaką walczyliśmy o to, żeby zdobyć tą bramkę, zaangażowania tym zawodnikom dzisiaj nikt nie może odmówić. I to jest też istotne, a tej kropki takiej nad i spokoju, no to już jest też doświadczenie trochę. Czego pana zdaniem zabrakło w tej pierwszej połowie? Czy ta atmosfera tego stadionu, tych młodych piłkarzy, jak Peda, którego bardzo chwaliliśmy, Dziczek, którego chwaliliśmy po tym pierwszym meczu. Dzisiaj miałem wrażenie, że coś poszło nie tak i to ustawienie, kiedy pan zmienił na dwóch niżej postawionych zawodników, Zieliński i dwóch napastników, też miałem takie wrażenie, że pan się zgodzi czy nie, że mieli momentami problem, który ma z nich wbiegać do tego napastnika, bo to trochę inaczej wyglądało w tym pierwszym meczu. No nie do końca. To akurat mieliśmy dużo sytuacji i jakbyśmy nie mieli sytuacji, no moglibyśmy o tym rozmawiać, że to było. Akurat co do Pedy, to uważam, że zagrał oprócz pierwszych może 15 minut, to zagrał bardzo dobre spotkanie i później już razem współpracowali, to jest okej. No ale zabrakło nam tego doświadczenia w polu karnym, że przegraliśmy pojedynek, straciliśmy bramkę i nie wykorzystaliśmy sytuacji, których mieliśmy, bo tych sytuacji naprawdę, to co powiedziałem wcześniej, mieliśmy bardzo dużo. Czy teraz będzie pan miał chwilę czasu przed tym meczem z Czechami, żeby popracować, czy jednak mamy mieć nadzieję na to, że w jakiś sposób znowu pan natknie zespół? Próbował pan natknąć nawet trybuny, bo to się tutaj dawno nie zdarzało, ale no coś trzeba jeszcze zrobić, żeby z tymi Czechami osiągnąć korzystny rezultat. No w tym momencie zdobyć bramki. No pamiętajmy też, że jest jeszcze grupa zawodników, którą obserwujemy i na ten tydzień, który jest, nie szukam usprawiedliwienia, bo wiedziałem, w jakim momencie przyszedłem i w jakim momencie pracuję, ale to też nie jest tak, że pamiętajmy, że te eliminacje tutaj nagle teraz przegraliśmy i to, że to moja wina, bo akurat ja to, co mogłem, to zrobiłem, wprowadziłem kilku zawodników i odświeżyło się ta kadra i dla mnie najistotniejsze było, mimo że zremisowaliśmy ten mecz, to ta ambicja i pokazali determinację do samego końca i to, ja wiem, że czasami to jest złudne i nie każdego to interesuje, bo interesuje tylko i wyłącznie wynik, który też dla mnie był bardzo ważny, ale zawodników to, co powiedziałem, że za ambicje, za to, że walczyli do końca, to mogę tylko pochwalić. No widzę po twojej twarzy, że jesteście rozczarowani. No chyba nie ma co się dziwić, bo przed meczem mieliśmy wszystko we własnych rękach, a teraz znowu daliśmy ciała w tych eliminacjach i duże rozczarowanie, ale sami jesteśmy sobie temu winni. Tak, zapytam cię wprost, ale chodzi mi o uczciwą odpowiedź, bo to nie jest zarzut. Czy po prostu zabrakło czasu, żeby tą drużynę na tyle scalić, na tyle przedstawić jej pomysł trenera Probierza, żeby coś tutaj się więcej dało ugrać? Czy po prostu dzisiaj zabrakło skuteczności? Bo jednak, jak rozmawiałem przed chwilą z Karolem Świderskim, 20 sytuacji, 7 celnych strzałów, to jest naprawdę dużo. Czy czasu brakowało? Po pierwszej odprawie każdy wiedział, jaki trener ma pomysł, więc myślę, że taktycznie byliśmy dobrze przygotowani, też graliśmy z szacunkiem do przeciwnika, z jakimiś nie wiadomo jakimi dobrymi ekipami, to wszystko, przede wszystkim dzisiejszy mecz, wiadomo, brakowało gdzieś spokoju, żeby wykończyć sytuację, gdzieś dograć i tak naprawdę mogliśmy się cieszyć ze zwycięstwa, a wyszło jak wyszło. Przemek, patrzę na was, jesteś naprawdę dobrymi zawodnikami, grasz w Lidze Mistrzów. Jak patrzę na pierwsze 45 minut, zastanawiam się, co się dzieje, że nie możecie na przykład dwóch, trzech podań wymienić. Z czego to wynika? Dobre pytanie, sam nie wiem, skąd to się bierze, nie wiem, bojaźń, ciężko mi powiedzieć, bo pierwsza połowa jest nie do zaakceptowania, tak jak wyszliśmy, brakowało w niej wszystkiego dosłownie i druga połowa wyglądała już dużo lepiej, ale było trochę chyba już za późno. Nie było takiego pomysłu, żebyś ty często zamieniał się na wahadłach, bo jednak ty z prawej strony dajesz, mam wrażenie, trochę więcej. Wiadomo, w klubie gram na prawym wahadle i tam jest moja docelowa pozycja w reprezentacji i trener wystawia mnie na lewej. Wiadomo, że to jest decyzja trenera, trener... Ale nie było takiej koncepcji? Nie było żadnej takiej koncepcji. Wiadomo, daję z siebie w każdym meczu maksymalnie, co mogę dać, a dzisiaj myślę, że trochę brakowało dogrania lepszego i wyszło jak wyszło. Ty znasz najlepiej trenera Probierza, bo pracowałeś z nim najwięcej. Czy to, co chciał wam przekazać, twoim zdaniem dotarło do zespołu przez te parę dni? Ja rozumiem, nie mieliście żadnego treningu na murawie, takiego normalnego, żeby przećwiczyć pewne warianty. Dzisiaj też trochę zmieniono ustawienie.
No, znam dobrze, wiadomo, trenera Probierza. No, wiadomo, że w tydzień nie zmienimy wielu rzeczy i tak samo było na tej reprezentacji, a na tym zgrupowaniu. No, ale jak powiedziałem, po pierwszym zgrupowaniu każdy wiedział, jaka jest taktyka, kto ma co robić. Myślę, że to przede wszystkim my wychodzimy na boisko i to my bierzemy odpowiedzialność za wynik. Możemy dookoła mówić, że jesteśmy drużyną, ale trzeba przemawiać przede wszystkim na boisku. Karol, no wiem, że rozczarowany jesteś ty, rozczarowany jestem ja, wszyscy kibice. Tak patrzę na statystyki, w sumie 20 sytuacji, 7 strzałów, a nie tylko jeden. Tego zabrakło tak naprawdę dzisiaj? No myślę, że tak. Na pewno jest to gdzieś przygnębiające i smutne, bo gramy przed własną publicznością i wszystko było w naszych rękach. Chcieliśmy zrobić wszystko, żeby to spotkanie wygrać i niestety się nie udało, a tych sytuacji było naprawdę sporo i myślę, że zagraliśmy przyzwoite spotkanie, ale no, zabrakło tej skuteczności. Dzisiaj nie był najważniejszy styl, a 3 punkty i tego zabrakło. Nie było też na boisku dużego zrozumienia. To nie jest zarzut, bo wy mieliście praktycznie ani jednego normalnego treningu, żeby w tym ustawieniu wejść, przećwiczyć. Dzisiaj to się trochę zmieniło, bo wyszedłeś ty z Arkiem Milikiem. Też miałem wrażenie, że ta dwójka za wami nie wiedziała, jak się zachowywać. Nie, no, myślę, że tak jak mówisz, no na pewno tego czasu było mało, ale myślę, że te dwa ostatnie spotkania gdzieś pokazały, że potrafimy grać w tą piłkę. Wiadomo, z jakimi przeciwnikami też graliśmy, ale pod tym względem, jak wymienialiśmy te podania i kreowaliśmy dzisiaj, to naprawdę no 20 strzałów, nie pamiętam, kiedy my ostatnio oddaliśmy 20 strzałów w meczu. Tak jak mówiłem, wiadomo też z kim graliśmy, ale ta skuteczność musi być na pewno zdecydowanie lepsza, bo takie mecze trzeba wygrywać, tym bardziej po tym, co się wydarzyło w poprzednim meczu z tym przeciwnikiem i dzisiaj chcieliśmy zrobić wszystko, żeby wygrać i może trochę nerwowości z tego powodu, nie wiem, ciężko mi ocenić, ale tak jak powiedziałem wcześniej, na pewno duży smutek i rozczarowanie. Dziękuję bardzo.